Projekt przyczynowej odnowy biologicznej rodzaju ludzkiego. dr Jan Kwaśniewski, część druga A. Jakie praktyczne skutki dla ludzkości spowodowała dieta dla Rabinów przekazana przez Boga Mojżesza? Były to skutki dla naszego rozwoju ludzkości, dla dalszego rozwoju ludzkości decydujące. Prawie cały postęp techniczny i technologiczny Prawie cały postęp w naukach podstawowych, ale także chrześcijaństwo i komunizm są skutkami tej diety. Nagrody Nobla w wielu dziedzinach wiedzy otrzymują głównie uczeni wywodzący się z rodzin rabinów. Dlaczego bogowie obecnie nie chcą nam pomóc, ale tylko obserwują naszą Ziemię? Nie chcą nam pomóc z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze, obecnie nie, nie, nie mieliby z kim rozmawiać. Ponieważ ludzie jeszcze nie uwolnili swoich umysłów od skutków grzechu pierworodnego i nie nadają się do podjęcia dialogu z bogami i do zrozumienia ich. Po drugie, wiedzą, że ludzie sami potrafią rozwiązać ten problem w niedługim czasie i słusznie na to czekają. Wychodząc z założenia, że gatunek, który sam potrafi uwolnić się od skutków grzechu pierworodnego, będzie miał zupełnie inną pozycję w przyszłych kontaktach z bogami. Możemy być wdzięczni bogom za ich postawę w tej sprawie. Zrobili bardzo dużo, abyśmy sami stali się zdolni ten problem rozwiązać. Wiedzą, że wkrótce potrafimy sami ten problem rozwiązać. Wiedzą, że wkrótce potrafimy sami ten problem rozwiązać. Od czasów Einsteina wiemy, że czas jest pojęciem względnym, co potwierdzono w doświadczeniach. Bogowie wiedzą o tym bardzo dawno znają nie tylko przeszłość, ale i przyszłość. Ogień dał człowiekowi żywność najlepszą z możliwych do uzyskania na ziemi. Ale ten sam ogień umożliwił spożywanie produktów zupełnie dla człowieka niejadalnych. O najbardziej szkodliwym wynalazku w dziejach ludzkości Fryderyk Engels napisał Zboże, które początkowo uprawiano wyłącznie jako pasze dla bydła, Wkrótce stało się pożywieniem dla ludzi i wynaleziono wówczas bydło ludzkie, niewolników. Koniec cytatu. Ten wynalazek, jak dotąd, okazał się być jednym z najtrwalszych ludzkich wynalazków, jednocześnie dla ludzi najbardziej szkodliwym. Każdy człowiek spożywający produkty zbożowe zawsze musi być i zawsze jest niewolnikiem. Zawsze jego umysł musi być umysłem niewolnika nawet jeśli piastuje on najwyższe stanowiska w nauce, gospodarce czy w polityce. Wszystkie choroby, wszystkie wojny, wszystkie inne nieszczęście trapiące ludzi od tysięcy lat są tylko skutkiem tego wynalazku. Na zmianę umysłu człowieka na umysł, człowieka, na zmianę umysłu człowieka, na umysł niewolnika wystarczy kilka dni nieprawidłowego odżywiania. Nagła, niekorzystna zmiana diety powoduje nagłą, niekorzystną zmianę w zasilaniu mózgu w energię, które to zasilanie staje się patologiczne, czego efektem jest patologiczna czynność umysłu.